Blisko Jeleniej Góry jest Karpacz, w którym nie wszystko jest jasne. 16 stycznia 2016 roku do hotelu Merkury w Karpaczu Karolina wraz ze znajomymi przyjeżdża z Wrocławia. Właśnie skończyła 30 lat i z tej okazji chce świętować. Jest modelką, która chodzi po wybiegach, żyje na wysokim poziomie, kupuje mieszkanie we Wrocławiu czy sprowadza samochód z USA. Po jej urodzinach znajomi wracają do siebie. Ona i jej były chłopak, który przyjechał tam w ramach niespodzianki, zostają. Dzień później, czyli 17 stycznia o godzinie 22.45 ten jej były chłopak Kamil wyjeżdża. Dokładnie godzinę później, bo o 23.45 Karolina wychodzi z pokoju i idzie na spacer ze swoim ukochanym psem. Była tutaj tylko przy ławce i już po 4 minutach wraca. 47 minut po północy pod drzwiami Karoliny jest ochroniarz, ponieważ goście hotelowi skarżą się, że w którymś z pokojów pies głośno szczeka. Niczego nie słyszy i odchodzi. O 13.49 panie sprzątające znajdują ciało Karoliny powieszone w łazience. Mama Karoliny mówi wprost, to było wielkie zabójstwo. Po pierwsze, ukochany pies Karoliny został dotkliwie pobity. Po drugie, gdy znaleziono Karolinę, ta była w pełnym stroju zimowym, w którym wychodziła na pole. Obok w zlewie były zatopione telefony komórkowe. Pomimo zimy, balkon Karoliny był otwarty. Bliscy Karoliny mówią, że to niemożliwe, by ta się powiesiła na tej baterii słuchawce od prysznica, bo ta po prostu by nie wytrzymała nacisku i się urwała. Prokuratura jednak do dziś uznaje, że Karolinie nikt nie pomagał i sama odeszła z tego świata. Pojawiła się teoria, że Karolina nie była tylko modelką, ale również luksusową dziewczyną do towarzystwa. Wiele osób mówi, że to jest niemożliwe, by za pracę takiej modelki byłoby ją stać na aż tak luksusowe życie. Świadczyć ma o tym również nagranie, w którym ona swojego byłego chłopaka nazywa swoim Alfonsem. Ktoś celowo sprawił, że tamtej nocy nie działały kamery, bądź po prostu wykorzystał ich awarię i sprytnie obszedł recepcję, a może wszedł od tyłu, od strony balkonu i skrzywdził Karolinę, a może doprowadził do tego jakiś silny atak spowodowany zażytymi substancjami. Może jednak ta zadowolona i szczęśliwa Karolina, która w życiu odnosi sukcesy, wcale żyć nie chciała. Prawdopodobnie już na zawsze te pytania pozostaną bez odpowiedzi.